będzie występ naszej grupy teatralno-kabaretowej Senior Show. Grupa ta istnieje już co najmniej chyba tyle co uniwersytet, także dała bardzo dużo występów i przygotowała specjalny program na zakończenie naszego roku akademickiego. Powróćmy jak za dawnych lat. Przepraszam za moje oblicze. Chodzą po ludziach wypadki. Takiego nikomu nie życzę. Nie moja wina. To się mięśnie tak układają w nieszczęście, że smutna twarz od urodzenia. I jak pamięcią sięgnę wstecz, od wtedy to się nic nie zmienia. Potworna rzecz. Robią mi ślubną fotografię. Uśmiechnij się. Chcę, nie potrafię. Próbuję, tak, i siak, i spak, i nic. I zdjęcie wyszło tak. Żoneczka śmieje się od ucha, a ja po prostu rozpacz bucha. Smutny z profilu, smutny z przodu, choć wtedy jeszcze nie było powodu. Zapyta mnie kto, jak teściowa? A ja ze smutkiem mówię, zdrowa. Wrażenie, że niech Bóg uchowa. Jest mecz i klub mój go wygrywa, a moja gęba nieszczęśliwa. Człowiek się na mecze chodzić boi, bo raz mnie zbili i to swoi. Sam personalnik zauważył kiedyś na temat mojej twarzy. Oj, ten osobnik miewa rysy, jakby nie lubił odrej nysy. Na szczęście rzekłem mu, wyjaśnię, niech pan przedwcześnie się nie wścieka. Z mego oblicza bije właśnie troska o tego tu człowieka. Raz tylko, kiedy był w zatępie, to oglądali mnie na wstępie. Z uznaniem pokiwali głową i dali sekcję rozrywkową. Niestety nadszedł nowy etap i człowiek całkiem przepadł. Dziś aż się gapią na mnie, gapię,
bo ja mam twarz nie na etapie. Proszę, niech państwo mi pokażą, jak tańczyć mambo z taką twarzą. Nie tańczę, mówią mi, wyrodku, bo dziś jest właśnie taki zwrot ku. Czułbym się słowem, jak wyrzutek przed ten na twarzy wieczny smutek. Zawsze mnie tam ktoś wynajmie, na akademię, do prezydium. Marysia zaśpiewa piosenkę Nie zapomnisz mnie, ale czy można ją zapomnieć? Państwo sami widzą. Brawo! Chodź tutaj, muszę ci to wszystko teraz powiedzieć. Niepotrzebnie hamowałeś na śliskiej szocie. Zacząłem hamować, kiedy złapałaś za kierownicę. No złapałam za kierownicę, jak zaczęło tobą rzucać. Zacząłem rzucać, bo pociągnęłaś za ręczny hamulec. No jasne, a za co miałam pociągnąć? Pociągnęłam za hamulec, jak zasnąłeś rany boskie, rany boskie. No. Zacząłem czyszczyć rany boskie, bo zepchnęłaś mi nogę z gazu. No zepchnęłam ci nogę z gazu, mój drogi, bo przecież tak nie można, nie można było, no proszę ja ciebie, no. Nie chciałeś mnie posłuchać. Nie chciałem cię posłuchać, bo radziłaś mi prowadzić kozę na sznurku zamiast samochodu. No i dobrze ci radziłam. I tak trzeba było od początku ci powiedzieć, ty się nie nadajesz do prowadzenia samochodu i dlatego zepchnąłeś mi te nogi w ludu, bo jechałeś jak wariat. Jechałem jak wariat, bo uciekałem przed kwiatem, którego wymyślałaś przy wyprzedzaniu. No wymyślałam go przy wyprzedzaniu. Oczywiście, że go wymyślałam, bo się gapił na mnie i stukał się w czoło. Stukał się w czoło, bo wystawiłaś prawą rękę przez okno samochodu, jakbyśmy skręcali w prawo. A co miałam wystawić? Nogę? Wystawiłam rękę, żeby ci pokazać, w które drzewo rąbniemy, jak będziesz tak głupio jechał. Ale w końcu rąbnęliśmy winne. Aha, no pewnie. Czego ty nie zrobisz, żeby tylko mnie na złość? Sami we gwiazdy spoglądam i myślę z ręki, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już na spokój, już nie dam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodia jest siła zakręta i czar, i moc. A gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też żeną i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc, piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy wspomnienia silniejsze tego niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz od rąbki co dzień, co noc. Zapachnie jak łzy piosenka, wyciśnie ci łzy wspomnienia, silniejsze będą niż ty. Już nie
zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć. Tęskni już będziesz ogromny. Co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień. Wychodzi ci za mąż. No to nie jest takie proste. W latach 20. i 30. istniały również tak zwane domy uciech. Rolą sekretarki agencji towarzyskiej popisze się Ania. Alo? Agencja towarzyska Calineczka. W gorącej potrzebie jesteśmy dla ciebie. Słucham, czy mogę służyć? Proszę was. A, to pan, no witam, witam. Ja wiem, wiem. Chodzi o Lolitkę. No oczywiście. Ale Lolitki nie ma. Lolitka jest zabukowana na 10 dób. Obsługuje zjazd techników leśnictwa. No oczywiście, że będzie. Będzie w przyszły piątek. Naprawdę? Pan to mówi poważnie? Że pan chciałby ze mną? Proszę pana. Ja nie pracuję w pionie usług. Ja pracuję w administracji. Aha.
że panu jest przykro, a jak mnie przykro. No. Aha, słucham. A, no rozumiem, że mój głos się panu podoba. No, to tak, z tym się zgadzam. Bo u mnie już od dawna lepsza fonia niż wizja. Dlatego siedzę na telefonie. Proszę pana, niedosłownie siedzę na telefonie, to już nawet byłoby niewygodnie. Nie, ja po prostu mówię, że siedzę na telefonie, bo tak się mówi. Tak? Aha, wiem, wiem. Mariolka. No widzi pan, ma pan pecha. Mariolka to ona wyjechała do Francji. Na szkolenie. Tak. Z takim jednym ruskim pojechała. A gdzie tam do lud? Pojechała do pan. No, na stypendium w ramach Unii Europejskiej. No pewnie, że wróci. Wróci zaraz po tym szkoleniu. To pan się z nią zobaczy. Aha, proszę pana, ale my już nie możemy tak długo rozmawiać i nie możemy blokować telefonu, bo inni też czekają. No proszę bardzo, na co pan się decyduje? Słucham? Co? Na 12-latkę? Z nieletnią? W lecie? W Calineczce pracują dojrzałe kobiety. A co mnie to obchodzi, że pan kocha dzieci? Jak pan kocha dzieci, to dzwoń pan na kolonie letnie do przedszkola. No, smakoś się znalazł, zboczyniec. Mężczyźni, a? Mężczyźni to po prostu jak dzieci. Jak już im się coś zachce, to dzwonią natychmiast, pędź na sygnale. Traktują agencję towarzyską jak pogotowie seksualne. Halo? Oczywiście, że Calineczka. Tak, oczywiście, bruneteczka, blondyneczka, biustrujeczka i czwóreczka. Proszę bardzo, jakie pan ma życzenie? Aha, masaż wenecki, ależ oczywiście, proszę pana, masaż wenecki to u nas matko jedyna. Ale proszę pana, na miejscu, czy w domu, czy z dojazdem? Z dojazdem 500 zł. Z góry 300. A po skończonym zabiegu reszta. Słucham? No zaraz, zaraz. Co na książeczkę? Jaką książeczkę? Ubezpieczeniowa? A co mnie to obchodzi, że pan ma dyskopatię? No, to niech pan dzwoni do poradni rejonowej, a nie do agencji. A zresztą, żona niech pana wymasuje. A, nie, nie pan jeden nie lubi z żoną. No, proszę pana. Aha, pan jest rencistą? A, i pan wdowiec? No to panie, no to idź pan do klubu seniora, do klubu emeryta. Tam są takie plawe babki, że na pewno któraś panu pomoże. No, się trafił erot. Pan inżynier. Dawno pan nie dzwonił, pan inżynierze. O mój kochany, niestety. Niestety nie mam ani jednej. Wszystkie wyjechały z wizytami domowymi. No jak? Natychmiast. Natychmiast, panie inżynierze, to ja mam tylko ochroniarzy.
twarzy. Jak to, na co panu ochroniarz? Domu przypilnuje, dziecka, dowcip opowie. No? Nie, Violetta. No, Violetta, proszę pana, to będzie za jakieś 2 godziny. Aha, ale może pan zadzwonić nad ranem, bo my pracujemy całodobowo. Rozumiem. Nad ranem. Pan nie lubi nad ranem, wiem. No to może pan sobie weźmie salę z ochroniarzem, a Violetka dojedzie później. Później to pan nie może? Wielkie rzeczy. Tak jakby teraz mógł. Jakby mógł, to by nie dzwonił po Violetkę. No. Halo? Ale dzisiaj ruch. Halo? Słucham. Aha. No tak, tak. Cała wycieczka z Suwałk. Dobrze. A ile ludzi? Ile osób? O nie, proszę pana. My nie prowadzimy zbiorówek, nie mamy warunków lokalowych. Nie. To nie u nas. No jak to? Czy pan chciałby tylko, chcielibyście tylko popatrzeć? Proszę pana, Calineczka to porządna agencja. Tak, tu nie ma oglądania. A jak państwo chcecie sobie obejrzeć, to proszę włączyć telewizor na WC kwadrans. A co mnie to obchodzi, że nie lubicie Cejrowskiego? Mówię wam. Ej, co za ludzie, kochani. A w zeszłym tygodniu, o matko, co mi przyszło. No cała pielgrzymka do nas przyjechała. Mówię wam, wszyscy chcieli po Boże. A skończyło się jak zawsze. Masażem tajlandzkim. Halo? No słucham. No słucham pana. Że kto? Że pan minister? Proszę pana, my rządu nie masujemy. Rząd musi się sam wymasować. Jeszcze tylko tego brakowało, żeby polityka do seksu wkroczyła. Bo przecież u nas niezależne to tylko telewizja i agencje towarzyskie. Dlatego nam się tak wesoło żyje. I mówię wam, kochani, seks to zdrowie. O ile mnie pamięć nie myli. A teraz mój taki apel, można powiedzieć odezwa do wszystkich panów. Kochani, niech mi żaden nie mówi, że chciałby, tylko nie może. Polak jak chce, potrafi. Oj, potrafi. Też was kocham. O Stefani. Kto poznał panią Stefanią, ten wolał od innych pań ją. Coś w niej takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak buławatki, a na sobie ładne szmatki. I choć to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna. Aż mówił każdy przechodzień, ta się musi kąpać co dzień. Ponadto natura szczodra dała jej bardzo ładne biodra. Raz poznał ją pewien malarz, który często pijał alasz. Jak zobaczył ją na fiksie, zaraz w niej zakochał w miksie. Miewał dotąd różne panie, ale zawsze bardzo tanie. Tak się zapalił do niej, wszędzie za Stefanią gonił.
miał kolorową koszulę i przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie. Ale ona mówi, że nie, że umie kochać bez granic, ale to też było na nic. Potem mówił jej na raucie, dałbym życie, żebym miał cię. Takiej dziwnej dostał mani, że chciał tylko od Stefanii. Bo to zawsze jest najgłupsze, jeśli kto się przy czym głupsze. Mówili mu przyjaciele, czemu jesteś takie ciele? Więc i zaczął szarpać suknię, a ta jak na niego fuknie. Wtedy całkiem stracił humor i upijał się na umór. Potem do Stefanii Lubej list napisał, dosyć gruby, że to będzie znakomicie, jak sobie odbierze życie. Potem lat minęło kilka, przyszła na nią taka chwilka i myślała, czy to warto było być taką upartą? Lecz tymczasem mu wychudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. I w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Na człowieka to przychodzi takie olśnienie, ale zawsze przychodzi po nie w czasie. I wtedy przepadły marzenia, letnią nocą śnione. Nie jestem szczęśliwa z mym mężem Zenony. Tyle lat stracony. No serce z żalu pęka. Chodziłam ze Stachem, a wyszłam za Zenka. Dzisiaj błąd ten widzą, moje oczy zapłakane. Miały być bażanty, brylanty i pałac, jak to kiedyś Iza w piosence śpiewała. Że ich nie ma, no trudno, nie dlatego płaczę. To wina miłości lub jej braku raczej. I czemu ja tak późno wszystko zrozumiałam? Marysia już idzie, chociaż kazała mi państwo bawić. Ksiądz katecheta powiedział do dzieci, żeby przygotowały się na następną lekcję religii, bo przyjedzie ksiądz biskup i będzie ich wizytował. Proszę się ładnie ubrać, czyściutko powtórzyć lekcję, a ty, Franek, to nie przychodź, bo ty to tylko wstyd nam przynosisz. Proszę księdza katechety, ja bym tak strasznie chciał przyjść, bo jeszcze nigdy tak z bliziutka to nie widziałem księdza biskupa. A to przyjdź, tylko masz cichutko siedzieć w kącie i się nic nie odzywać. No i oczywiście wizytacja była piękna, dzieci wszystko umiały, a ksiądz biskup starym zwyczajem, kręcąc młynka, chodził po klasie i pytał dzieci. O, a ty chłopcze, jak masz na imię? No ja mam na imię Franek. Bardzo ładne imię. Franuś, a może byś mi tak powiedział, jak na imię miał pierwszy człowiek? Franek zmarszczył czoło i myśli i powiada, hof! Franuś, przecież pierwszy człowiek miał na imię Adam. Kuźwa, ja wiedziałem, że to któryś z bonanzy. Nasza jest noc.
serca i tęsknoty. Lecz nie bez skarb, płomienie par, stopimy świat na złoto. Gdy się wiesz szczotą, ramiona schodzą, to jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Dziękujemy organizacji tutaj przez panią, naszą koleżankę Marysię Sobińską. Dziękujemy pani reżyser za przygotowanie programu, pani Kryger. I życzymy dalszych sukcesów na scenach, nie tylko w Domu Kultury naszym, ale również... Potrafi zawsze wyjść jakoś ogromną ręką. Ale chciałam jeszcze podziękować dyrekcji Domu Kultury za to, że nam udostępnia to pomieszczenie. Panu Janowi Madejowi, jego pracownikom. Szczególnie tu chcę wymienić pana Kazia i pana Darka, tutaj właśnie akustyków i pana elektryka, ponieważ z nimi... W pierwszy piątek października, za 3 miesiące.